Marcin Adam Leśna Rzeka, wydawnictwo Arte, czyta Daniel Frontczak. Tę książkę dedykuję mamie, która była moim aniołem. Wielkie wydarzenia poruszają się na małych zawiasach. Stephen King, rozdział 9. Nie można przeżyć na nowo czasu, który się już raz przeżyło. F. Scott Fitzgerald, Wielki Gatsby. Harry wraca do domu. Kanada, Lac Echo. Po wyjściu ze srebrnego koła Harry ruszył w przeciwną stronę niż sali. Szedł powoli, a jego buty rozgniatały świeży śnieg, który skrzypiał przy każdym kroku. Idąc wzdłuż witryny baru, złapał wzrok Marii, sprzątającej stoli. Mogłem się przynajmniej umówić z kelnerką. Nie można gonić za czymś nieosiągalnym. Może właśnie to ta osoba? Tamta kobieta ma męża i pewnie go kocha. Jest tylko kolejnym zleceniem, przemknęło mu przez myśl. Schylił się i zgarnął trochę śniegu. Szybko uformował kulkę i lekko rzucił nią w witrynę. Maria podniosła głowę zaskoczona. Pokiwał do niej, a ona posłała mu uśmiech. Harpun zarzucony, pomyślał. Teraz na pewno mnie zapamięta. Po rozwiązaniu sprawy wrócę tu i wypiję z nią kawę. Dziarskim krokiem ruszył do wozu. Nie chciał być nostalgiczny, szybko otrząsnął się z tego dziwnego uczucia po spotkaniu. Zaczął myśleć o zleceniu. Czuł to lekkie podniecenie związane z niebezpieczeństwem, a ta nowa sprawa była niebezpieczna. Naprawdę lubił to. Ja chyba nigdy nie przejdę na emeryturę, pomyślał, zatrzaskując drzwi wozu. Umarłbym z nudów. Uruchomił silnik i ruszył do domu. Już wiedział, od czego zacznie poszukiwania. Minął Montreal i ruszył boczną drogą do domu położonego w lesie nad jeziorą Lake Echo. Zaparkował wóz na podjeździe i wszedł na ganek. Po prawej stronie wejścia utworzyła się mała kałuża wody, teraz z powodu mrozu była zamarznięta. Trzeba w końcu naprawić ten przeciek, pomyślał. Wszedł do domu, który był mroczny i ponury, zupełnie jak jego nastrój. Muszę się napić, stwierdził i udał się do kuchni, gdzie nalał sobie czaka Danielsa. Potem usiadł na kanapie w salonie i z ciężkim westchnieniem wziął pierwszy łyk, który rozgrzał mu gardło. Przynajmniej whisky zawsze smakowała tak samo. Harry miał swoją tajemnicę. Teraz, siedząc na kanapie, powrócił do niej myślami. Tajemnica Harego. Kanada, Lakeco. Harry nalał sobie kolejną szklankę Jacka Danielsa. To, co wydarzyło się pomiędzy nim a jego synem Alexem, nie powinno mieć miejsca. Detektyw czuł to teraz bardzo wyraźnie. Syn nie powinien zachowywać się tak w stosunku do ojca, a wszystko przez głupią sprawę. To były stare dzieje. Dwadzieścia lat temu pod koniec studiów Alex wyjechał na wakacje do Europy, gdzie poznał jakąś dziewczynę. Po powrocie zaczął się jednak spotykać z inną. Nawet się z nią zaręczył. Jednak pewnego dnia, kiedy jeszcze pomieszkiwał w domu rodzinnym, zadzwoniła jego wakacyjna przyjaciółka. Traf chciał, że tego dnia nie było go w domu i to Harry odebrał telefon. Powiedział dziewczynie całą prawdę, że jego syn się żeni, żeby dała sobie z nim spokój. Może zrobił to zbyt ostrym tonem, ale uważał, że trzeba być fair. Sam zawsze był w porządku wobec ludzi, nigdy nikogo nie oszukał. Zły był wtedy jak diablina Alexa. Kiedy po jakimś czasie jego syn dowiedział się o tym, wpadł we wściekłość. Właśnie rozstał się z narzeczoną i chodził jak beczka prochu. Ta mała sprawa była iskrą, która spowodowała wybuch. Aleks oznajmił, że tamta dziewczyna z wakacji była jego prawdziwą miłością i że Harry wszystko zepsuł. Ty zawsze wszystko niszczysz, wykrzyczał wtedy. Może to była tylko zwykła awantura, ale Harry zapamiętał ją. Słowa syna zraniły go. Nie dał jednak po sobie nic poznać, tylko po cichu zaczął budować wokół siebie mur. Aleks później dzwonił do tej dziewczyny, ale nie chciała z nim rozmawiać, jednak miała charakter. Nie można dać się traktować jak towar zastępczy, Myślało o całej sprawie Harry. Kłopoty lubią chodzić parami. Jest wiele prawdy w tym powiedzeniu, o czym Harry przekonał się na własnej skórze. Dziwił się, że jego żona Lucy nie kwapiła się, by pogodzić zwaśnionych domowników. Okazało się jednak, że była zajęta zgoła czym innym. Jej uwagę zaprzątał płomienny romans z agentem nieruchomości, Johnem Brodym. To był ich wspólny znajomy. Harry mówił o nim pan Tupecik albo sztuczny ząbek. W rzeczy samej, Brody był typem podstarzałego Playboya, jeździł sportowym czerwonym kabrioletem i ubierał się w najlepsze garnitury. Hary ani przez moment nie czuł się zagrożony. I był to błąd. Czasem pojawiające się niespodziewanie Romanse potrafią uderzyć z siłą tornada. I tak po niedługim czasie detektyw został zupełnie sam. Żona odeszła w siną dal z agentem, a syn również się od niego odsunął. Za rozpad małżeństwa obwinił Harego co było zupełnie bez sensu, bo to przecież nie Harry odszedł z panem Tupecikiem. Czasami życie naprawdę potrafi zaskoczyć. Człowiek otoczony jest ludźmi, a tu nagle trach, zostaje sam jak palec. Dobrze, że Harry miał pracę, to jedno mu pozostało. Zresztą nie miało to obecnie żadnego znaczenia. Nie można przecież żyć przeszłością, rozpamiętywać hipotetycznych sytuacji. To jest droga wprost na zapomnianą bocznicę zardzewiałych wagonów kolejowych. W powietrzu nosi się woń smaru, a na ziemi płożą się kłujące zielska. To nie jest dobre miejsce. Z takiej bocznicy żaden pociąg już nie wyjedzie. Harry dobrze o tym wiedział i nie zamierzał się poddawać. Philip Cusack, Kanada, Quebec City, Szpital psychiatryczny świętego Wawrzyńca. Filip Kiusak przyjechał do szpitala jak zwykle spóźniony. Pospiesznie przywitał się z pielęgniarkami i wszedł na oddział. Musiał się jednak cofnąć, bo zostawił na blacie recepcji wysłużoną skórzaną teczkę. Gdy po nią wrócił, pielęgniarki chichotały. Chomik znów zapomniał teczki. Szeptały rozbawione. To było jego sekretne przezwisko, ale dziwnym trafem każdy w szpitalu je znał, łącznie z pensjonariuszami. Nie wiadomo, kto je wymyślił, ale trzeba przyznać, że idealnie pasowało do Filipa Kiusaka. Wypisz, wymaluj, przypominał dużego chomika. Nawet podobnie ruszał nosem, zupełnie jak gryzoń. Filip akceptował swoje przezwisko. Trzeba podkreślić, że cechowało go ambiwalentne podejście do wszystkiego. On chyba musi coś palić, plotkowały pielęgniarki. A może sam sobie przepisuje jakieś leki? Tylko, żeby mu nie odwaliło po tych psychotropach i żeby to się nie skończyło tym, że wpadnie tu kiedyś z siekierą, niczym Rambo i uby nam wszystkim poobcina. Tak żartowano sobie z Kiusaka i było w tym dużo racji, gdyż zawsze był wyluzowany i to aż za nadto. Sprawiał wrażenie nieobecnego, jakby cały czas śnił na jawie. Ruchy miało spałe, a gdy szedł, zdawało się, że nogi same go niosą. Powieki ciążyły mu niemiłosiernie, jakby ciągle drzemał. Jednak wcale nie palił skrętów ani nie brał psychotropów. Miał za to inny nałóg, starannie ukrywany i o wiele bardziej ekscytujący. Tego dnia Filip Kiusak od razu skierował swe kroki do pokoju Jasmine. W jednej ręce niósł uteczkę, a w drugiej kubek z kawą i mafinkę, która prawie wypadała mu z ręki. Kubek boleśnie parzył w palce. Chomik niemal biegł truchtem, żeby jak najprędzej dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Korytarz na tym odcinku był pusty, nie było tu żadnego stolika, na którym mógłby na chwilę postawić rzeczy i upić trochę kawy, która zalewała mu mankiet koszuli. Gdy dotarł na miejsce, czubkiem wysłużonego buta zapukał w drzwi. Odpowiedziała mu cisza. Zapukał ponownie. Znowu cisza. Cholera, chyba jej nie ma, pomyślał w panice. Znowu kopnął w drzwi, tym razem bardziej energicznie. Mafinka prawie wypadła mu z ręki. Już w drugiej takiej nie kupię, pomyślał. To było ostatnie ciastko w barku. Wszystko tam było niedobre, począwszy od kawy i skończywszy na herbacie. Nawet kola w małych butelkach wydawała się jakaś niesmaczna. A przecież wiadomo, że kola w maleńkich, szklanych buteleczkach jest najlepsza. W szpitalnym barku wszystko było okropne. Wszystko oprócz mafinek, które w swym wnętrzu skrywały lekko płynną czekoladę. Dlatego już po dziesiątej były sprzedane i zostawały po nich tylko czekoladowe okruszki. Zapewne i na nie znalazłby się amator, ale nikomu nie przyszło do głowy wystawić okruchów na sprzedaż. Nagle drzwi otworzyły się i stanęła w nich Jasmin. Piękna jak zawsze. Mimo leginsów i za dużego t-shirtu z myszką mini. Co tak pukasz jak wariat? Szpital się pali? spytała z cynicznym uśmieszkiem. Widzę, że księżniczka bez nastroju. Bez nastroju, prychnęła. Przecież rano księżniczka zawsze ma wkurwa. Powinieneś już to wiedzieć. Znamy się w końcu kilka lat. Nie jesteś chyba aż tak tępy. Spojrzała na niego wymownie. Mafinka mi wypada, jęknął bezradnie. Masz mafinkę? Ożywiła się daj gryza. Nim zdążył coś powiedzieć, wyjęła mu z ręki ciastko i odgryzła spory kawałek. Właśnie ten z płynną czekoladą. Pycha, oblizała się. Ten, kto piecze te ciastka, powinien dostać Nobla. Rozdają tę nagrodę za jakieś bzdury, a geniusz cukiernika pozostaje niedoceniony. Czekolada jeszcze ciepła, chcesz trochę? Dotknęła palcem ust. Cholera jasna, Jasmin, oddaj mi natychmiast to ciastko! Chomik zirytował się nie na żarty. Położył rzeczy na stoliku i zabrał jej z ręki resztki babeczki. Kup sobie swoją. Zjadłaś mi prawie połowę. W dodatku tę najlepszą część. Śmieszny jesteś. Tyle rabanu, głupie ciastko, Wydała usta. Zresztą nie powinieneś jeść, słodyczy. W twoim wieku to jak wyrok śmierci. Masz pewnie cukrzycę i różne inne. Nie mam cukrzycy ani żadnych innych. Nie rozumiem, czemu sama nie pójdziesz do barku i nie kupisz sobie ciastka. Wiem, że dostałaś stałą przepustkę. Prawniczka ci załatwiła. Dostałam, bo jestem grzeczna, uśmiechnęła się przekornie. Osobny pokój też mam za dobre sprawowanie. A mafinki zawsze kupujesz ty, a ja ci je tylko wyjadam. Chomik nic nie odparł, tylko wziął ły kawy i zmarszczył nos. Jako żywo przypominał teraz najprawdziwszego chomika, powiększonego i wciśniętego w ubranie. Słyszałem, że przenoszą cię na oddział otwarty. Usiadł na krześle i założył nogę na nogę. Widzę, że dobre wieści szybko się rozchodzą. Nie dla wszystkich dobre, zauważył. Jak mam to rozumieć? Świat może trochę ucierpieć w czasie, gdy będziesz na oddziale otwartym. To decyzja sądu nie bądź głupi. Skończyła się moja terapia i to wszystko rozłożyła dłonie w geście bezradności. Jestem już zdrowa. Stoi przed tobą żywy dowód sukcesu terapeutycznego tego zacnego szpitala. Powinni cię tu zatrzymać, zawyrkował chomik, przybierając minę mędrca. Ale jakoś nie mogą. Wszystkie testy mam idealne, więc tak już musi być, odparła. W jej głosie jednak dało się wyczuć lekkie zirytowanie. Jasmine z natury była nieufna i już zaczęła wietrzyć podstęp. Chomik nic nie odpowiedział, tylko z pietyzmem wyjął z teczki kartkę papieru. Trzymał ją chwilę w rękach, tak jakby była polisą wartą miliony dolarów. Dawaj, Jasmine leżąc na łóżku wyciągnęła rękę. Nie tak szybko, moja panno. Nie rozśmieszaj mnie, prychnęła. Wiem, co to jest. Nie rób głupich gierek. Rozdział dziesiąty Zanim człowiek osiągnie lata wystarczające do obrania kierunku, kość zostaje rzucona i już dawno minęła chwila, która zadecydowała o przyszłości. Zelda Fitzgerald. Chomik. Kanada. Quebec City. Szpital psychiatryczny Świętego Wawrzyńca. Za chwilę ci to dam, odparł Chomik. Jeszcze tylko ci chcę powiedzieć. No, co chcesz mi powiedzieć? Przerwała mu ze śmiechem. Powiesz mi jakąś wielką mądrość, na którą czekam od pięciu lat. Czy znowu się rozczaruję? Ten cały chomik bawił ją okrutnie. Przyszedłem się pożegnać. Odchodzę na emeryturę. Co? Ty na emeryturę? Zmarszczyła brwi. Jesteś, co prawda, okropnie stary, ale jeszcze się trzymasz. Tak jakoś wyszło wzruszył ramionami. Bez przerwy powtarzasz mi, że jestem stary i się jakoś zestarzałem. W sumie tak, ale żeby od razu przechodzić na emeryturę? Bez ciebie ten oddział już nie będzie taki sam. Jesteś jak taki szalony profesor. Wpadasz tu z rozwianym włosem, rozdajesz jakieś leki na chybił trafił. Przestań. Tylko raz się zdarzyło, że jeden z chłopaków dostał ciut mocniejszą dawkę. Zaprotestował Chomik. Dobre sobie, przez tydzień koleś leżał jak warzywo. Dobrze, że pielęgniarki się pokapowały, bo by wąchał kwiatki od spodu. Zresztą ciągle się myliłeś. Nie bądźmy takimi formalistami, wszyscy moi pacjenci żyją i mają się dobrze, stwierdził chomik z godnością. A wszyscy, którzy nie żyją, też mają się dobrze, bo fruwają z aniołkami i brzdąkając na harfach, wspominają z rozrzewnieniem wspaniałego lekarza, który skrócił ich męki. Ale ty jesteś cyniczna. Phil smętnie zwiesił głowę. Nie ma w tobie żadnych uczuć i sentymentu. Nie bój się, jest we mnie tyle uczuć, ile dokładnie potrzeba. Oczywiście, że mi smutno, że odchodzisz. Kto nas, biednych wariatów, będzie teraz leczył? Bez ciebie to wszystko może runąć. A wtedy fala szaleńców zaleje świat. Pomyślałeś o tym, nim zgodziłeś się odejść? Daj spokój. Moja zgoda nie miała tu nic do rzeczy. Mój kontrakt się skończył i po prostu nie został przedłużony. Przyjęli już na moje miejsce nową lekarkę. Muszę przyznać, że to całkiem miła i rozsądna kobieta. Jasmine parsknęła głośno śmiechem. Skoro według ciebie jest miła, to musi być straszną suką. Doktor Hakimo jest nadzwyczaj skrupulatna i sumienna, powiedział chomik. Japonka? W rzeczy samej. No tak, oni lubią być skrupulatni, a zresztą co mnie to wszystko obchodzi? Jasmine wzruszyła ramionami. Może tu przyjść nawet sam doktor Zygmunt Freud. A ja myślę, że jednak powinno cię to obchodzić, moja droga, powiedział tajemniczo chomik. Byłem dla ciebie zbyt pobłażliwy. Przymykałem oczy na wszystkie twoje krętactwa. Mam nadzieję, że pani doktor Hakimo trochę cię naprostuje. Będzie twoim lekarzem prowadzącym na oddziale otwartym. To ci się przyda, żebyś nie myślała, że cały świat musi grać w twoją grę. Jej opinie będą wiążące dla sądu, a ja zamierzam się z nią spotkać i opowiedzieć jej co nieco o pacjentach, na co zwrócić uwagę i tym podobne. Widzę, że strasznie chcesz mnie dzisiaj wkurzyć sygnęła Jasmine ale pamiętaj, że wiem o tobie tyle, że mógłbyś długo posiedzieć. Więc lepiej uważaj, o czym będziecie plotkować z panią doktor Nagasaki. Hakimo, poprawił ją chomik. Nieważne, to był żart, stwierdziła cierpko. Zapadła cisza. Chomik na moment przymknął powieki. Można było odnieść wrażenie, że przysnął. Tak się dzisiaj zastanawiam nad wszystkim, odezwał się nagle. To mój ostatni dzień w pracy. Strasznie jesteś dzisiaj filozoficzny, chomiczku. Jasmine wstała i chwilę pokręciła się po pokoju bez celu. Nagle dopadła do biurka i chwyciła kartkę, którą miał jej dać. Jasmine czyta tajemniczą kartkę. Kanada, Quebec City, Szpital Psychiatryczny Świętego Wawrzyńca. Jasmine rozprostowała kartkę, szybko przebiegła oczami linijki, na koniec na jej twarzy pojawił się triumfujący uśmiech. "Przyznam, że naprawdę pięknie to napisałeś. Prawdziwa laurka. Dzięki twojej opinii puszczą mnie nawet na Księżyc." Uśmiechnęła się słodko. "A dokąd chcesz jechać?" zapytał. "Nie wiem." wzruszyła ramionami. "Niedługo boże narodzenie. Może odwiedzę Świętego Mikołaja. Pomogę mu pakować prezenty, przytulę renifera Rudolfa." Ale to się jeszcze okaże. Nic nie jest pewne. W każdym razie, bardzo dziękuję. Zawsze lepiej mieć stosowny papierek, złożyła kartkę i wsunęła ją do kieszeni. Zapadło milczenie. Ale wrócisz? Spytał nagle homik. Wrócisz, nie wrócisz. A jakie to ma znaczenie? Przecież gdzieś będę, nie rozpłynę się w powietrzu. Wiesz, nie po to wypisywałem ci tę opinie, żebyś nie wracała, odparł bezradnie. Wypisałeś mi tę opinię, bo taka była między nami umowa. Jasmin nachyliła się nad nim. Nie zapominaj o tym, że dobrze wiem, co ze starym Tomem wyrabiacie w piwnicy szpitala. Na emeryturze nie wystrzelą cię w kosmos. Będziesz niedaleko. Chomik nic nie odpowiedział. Dla ciebie na pewno byłoby lepiej, żebym nie wróciła. Ale niestety muszę cię rozczarować. Usiadła z powrotem na łóżku, szeroko rozkraczona. Dobrze mi tu. Kończę szkołę, idę na studia. Na jakie? Będę prawnikiem. O mój Boże! Komik zakrył ręką usta. A to ci chichot losu. Sędziowie, strzeżcie się. Jak widzisz, mam szeroko zakrojone plany. Z pewnością jeszcze o mnie usłyszysz. Ucieczka nie leży w mojej naturze. Wiem, pokiwał smętnie głową. I nie strasz mnie żadną japonką. Wymyśl coś lepszego. Jak będzie trzeba, to rozgniotę ją jak robaka. Wykrzywiła się ze wstrętem. Mam nadzieję, że będziesz o mnie myślał na tej swojej emeryturze. Założyła nogę na nogę i wygięła się prowokująco w jego stronę. Oczywiście, że będę. Przestań, droczę się tylko. To pewne jak dwa razy dwa. Wiem, że jesteś sentymentalny. A ty pomyślisz o mnie czasem? O dobrym, starym chomiku? Obiecuję, że czasami zastanowię się nad twoją marną osobą, jak nie będę miała nic lepszego do roboty. A teraz nie obraź się, ale chcę wrócić do swoich spraw. Jasmine wstała i podeszła do drzwi. Chomik również wstał. Był bardziej zgarbiony niż zwykle, widać było, że ogarnęła go bezradność. Emerytura trochę go przerażała. Był jak stary krzew, którego na szybko przesadzono do nieznanego ogrodu. To wszystko było podszyte wielką niepewnością. Jeszcze to spotkanie z Jasmin, która wcale nie była miła. Po tym, co dla niej zrobił, jakoś inaczej sobie wyobrażał pożegnanie. W końcu mieli swoje tajemnice, a teraz okazało się, że nie miało to żadnego znaczenia. Jasmin przeżuła go i beznamiętnie wypluła. Do zobaczenia. Fil wyciągnął do niej rękę. Po co tak mówisz? Przecież już się nie zobaczymy, odparła. W sumie tak, skwitował roztargniony. To dbaj o siebie. Ty też. Dziękuję za mafinkę i nie smuć się emeryturą. Teraz będziesz naprawdę wolny. Pomyśl, ile cudownych rzeczy możesz zdziałać. Może zacznij kręcić filmy? puściła do niego oczko. Z chęcią pójdę do kina na twoją produkcję. Niczego nie będę kręcił, rzachnął się. Oj, przestań, znam twoje pasje, uśmiechnęła się szeroko. Chomik wyszedł. Był naprawdę przygnębiony. Niepotrzebnie napisałem jej te opinie, zbeształ się w myślach. To prawdziwa psychopatka i w dodatku groźna. Ale cóż. Trzeba było, po prostu musiałem. A wszystko przez to że nie potrafię się opanować. Mam nadzieję, że nie wynikną z tego żadne problemy. Może ta nowa lekarka odkręci to wszystko? Mnie to przerosło. Ostatni obchód. Kanada, Quebec City. Szpital psychiatryczny Świętego Wawrzyńca. Po wizycie u Jasmine Filip Kiusak zrobił obchód po oddziale. Dziwnie się czuł, idąc ostatni raz przez znane korytarze. Zostawił tu kawał swojego życia. To miejsce zmieniało się razem z nim. Zaczął tu pracować jeszcze w latach siedemdziesiątych. Jako młody lekarz od razu po studiach czuł wielki zapał. Chciał zmieniać psychiatrię, wprowadzić ją na nowe tory. Miał w planach naprawdę leczyć pacjentów, a nie tylko podawać leki, które zazwyczaj tylko otępiały. Po czasie okazało się, że w zasadzie niczego nie dokonał. Szpital powoli go przemielił na drobną mączkę. Pasje, marzenia, zapał to wszystko zostało dokładnie rozkruszone i wsypane do małej torebki. Tylko tyle zostało z jego ambicji garstka proszku. Najgorszy był jednak fakt, że wszystko i tak szło swoim starym torem. Płynęło leniwie niczym wielka rzeka, której nijak nie da się uregulować, odwieczna siła natury, o której tylko młody człowiek naiwnie sądzi, że sobie z nią poradzi. Teraz Filip ostatni raz szedł znanymi korytarzami. Oczywiście zawsze na emeryturze mógł odwiedzić szpital, tak przynajmniej mówił dyrektor, ale to były mrzonki. Zazwyczaj jak ktoś odchodzi z pracy, to już znika i nigdy nie wraca. Chomik łowił każdy zapach i dźwięk, wszystko chciał zapamiętać, żegnał się. Te lata pracy minęły jak parę dni, teraz idąc schodami w dół do holu, Pomyślał, że w zasadzie nigdy nie przyszło mu do głowy, że kiedyś będzie schodził nimi po raz ostatni. Nawiedziło go niejasne uczucie, że coś mu zabrano, że nie tak miało być. Tak naprawdę nie chciał odchodzić, ale dyrektor był nieugięty. Wiesz, Phil, teraz są inne czasy, wszystko jest na widelcu, jesteśmy pod ciągłym obstrzałem tłumaczył się. Podświadomie chomik wiedział, że szef ma rację. Za dużo było tych pomyłek z lekami. Pożegnał się w recepcji z pielęgniarkami i wyszedł z budynku. Niebo było zachmurzone. Chyba będzie padało, pomyślał. Obejrzał się i spojrzał ostatni raz na kamienny budynek szpitala. Gdy wsiadł do swojego wysłużonego szewroleta, zaczęło padać. Wóz powoli ruszył aleją wysadzaną potężnymi morwami. W lusterku szpital malał w oczach i stawał się coraz bardziej odległy. Filip Kiusak włączył radio i chwilę szukał stacji, potem znowu zerknął w lusterko. Chciał jeszcze raz spojrzeć na szpital, ale budynku już nie było. Po prostu rozpłynął się w zimowej mgle. Gdy jesteśmy młodzi, czas jakby nie istnieje, ale to ułuda. On stale przesypuje się w niewidzialnej klepsydrze ziarenko po ziarenku, aż nadchodzi koniec, który zawsze jest wielkim zaskoczeniem. Zo odwiedza Kurczaka Polska, Warszawa Zo, tak jak obiecał Tatianie, pojechał odwiedzić stare osiedle, bo tam mieszkała jego siostra Amelia, z którą jakiś czas temu pokłócił się o jakąś głupotę. Kiedy zadzwoniła, akurat był na ostrym kacu i od słowa do słowa zrobiła się sprzeczka. Amelia ochrzaniła go, że znowu schodzi na psy, a on się bronił. Oczywiście wiadomo, że najlepszą obroną jest atak, więc rozpętało się z tego prawdziwe piekło. Teraz bez żadnego umawiania się, podjechał na ulicę Klaudyny, pod blok, w którym kiedyś mieszkali. Siostra zajmowała dawne mieszkanie rodziców. Wjechał na szóste piętro, przeszedł długim, ciemnym korytarzem i stanął pod drzwiami. Nasłuchiwał chwilę, ale z mieszkania nie dobiegały żadne dźwięki. Zwiesił głowę i zadzwonił. Bejsbolówka z daszkiem zasłaniała mu całą twarz. Usłyszał kroki. Po chwili drzwi otworzyły się i stanęła w nich wysoka, smukła dziewczyna z rękami skrzyżowanymi na piersi. Widząc Zo, uśmiechnęła się krzywo. Na prawym przedramieniu miała wytatuowaną krwiście czerwoną różę. Ślad po buntowniczej przeszłości. Kruczo czarne włosy z jednej strony były wycięte, a z drugiej opadały grzywką na oko. Miała w sobie zadziorność dzikiego kota. Całości dopełniały duże, ciemne oczy, podkreślone grubą, czarną kreską. To wszystko mówiło, jestem tu i teraz. Koniec kropka. Cześć kurczaku, rzucił Zo. Ale dziewczyna bez słowa obróciła się na pięcie i ruszyła w głąb mieszkania. Nie zatrzasnęła drzwi, więc odczytał to jako zaproszenie. Wszedł do przedpokoju ze ścianami wyłożonymi drewnianą boazerią i zdjął buty. Marcin Adam, Leśna Rzeka. Koniec rozdziału dziesiątego. Na stronie marcinadam.com do kupienia leśna rzeka z autografem. Jeśli film Ci się podobał, wesprzyj kanał, link w opisie. Do usłyszenia w następnym odcinku.